Publicystyczny. Zaprosiłem do studia znakomitych gości pana profesora Docentowskiego i docenta Profesorowicza. Panowie, panie docencie, panie profesorze, zapraszam serdecznie tutaj do studia. Pan docent. Panie profesorze, szybciutko. Panowie, witam serdecznie i bardzo proszę, zaczynajcie. Bardzo przepraszam. Zwracając uwagę oczywiście pana, na to wszystko, co pana dzieje się do... Żeby mi pan nie przerywał, dobrze? Proszę państwa, na wstępie... Na początku chciałbym naszej dzisiejszej dyskusji chciałbym zapraszam zauważyć, bardzo. To, co jak widać... Do... Ja zacząłem swoją kwestię, a pan mi przerwał. Pan pozwoli, że ja dokończę swoją kwestię, a później pan sobie przerwie, dobrze? No. Proszę pan, państwa, tylko, że nie ja panu przerwałem, tylko pan mi przerwał, proszę pana, bo proszę ja właśnie pana, miałem rozpocząć naszą nigdy dyskusję. Nigdy w życiu nikomu nie przerywam. Proszę pana. Nie mam takich zwyczajów. Proszę pana, pan po prostu przed chwilą i ja mam na to świadków, że pan mi przerwał, proszę pana, proszę pana, jednak. Pan, to jest śmieszne, nie że pan, pan mówi ja dla pana o nieprzerywaniu, pan. Proszę pana. Skoro pan przerywa proszę i przerywa pana, niech pan mi czas, teraz nie przerywa, bo przecież pana, ja mówię. Ja nie umiem przerywać, a pan się po prostu przerywaniem trudni. Proszę pana, nigdy w życiu nikomu nie przerywał. Jak nie, proszę pana, w zeszłym tygodniu mi pan przerwał. Jak dzisiaj mi pan przerywa. Panowie, ty przerywasz ty. Panowie! Pozwólcie, że przerwę. Niestety czas naszej audycji dobiegł końca, także bardzo serdecznie dziękuję za udział w dyskusji aborcja, tak czy nie.